Mateusz Kaniowski, razem ze mną Take Fan, który siedział w hate roomie, ja byłem na komentatorce. Teraz wam powiemy wszystko, co wiemy i co widzieliśmy. Właśnie problem jest taki, że ja nie widziałem nic, absolutnie nic. Bo ja siedziałem w zapiętym pomieszczeniu. No. Czy ja mam ogromny żal, gdyż powiedziałem widzom, że wszystko jest git i że będzie zaraz walka, bo tak miałem cały czas. Taka była informacja, że walka będzie na samym końcu. No. I nagle słyszę do słuchawki, że nie ma walki wieczoru, odwołajcie. I się pytamy wozu, co się stało i nagle, że nie ma walki, żegnajcie się. I powiedziałem tak niepewnie, Mateusz Kaniowski żegnając się, bo nie mogłem w to uwierzyć. I faktycznie pan Pawłowski powiedział, że koniec. Znaczy nie, no nas podobnie zriffowali na hate roomie. Powiedziano nam tylko tyle, że mamy kończyć, że nagła sytuacja. Ja też nie wiem, czy możemy o tym mówić, czy nie. To są tematy, które mnie absolutnie nie dotyczą. Jest to nie mój świat, więc nie wiem, co mam powiedzieć nawet. Ja powiem tylko tyle, że mówili mi wszyscy, że to był gaz pieprzowy i faktycznie zaczynam czuć, więc wezmę sobie tylko napój, dobra? No, też by mi się przydał. Znaczy dostałem dzika, dobra. Ale to zrobiłem jak reklama, też by mi się przydał. Chciałem jakąś wodę, tak szczerze, ale nic innego nie ma, więc wezmę dzika. Akurat szanuję chłopaków, więc... I Robur wygrał, a wiesz, że mi było wstyd, bo na początku myślałem, że to przez mój wymysł, że ma pokazać to Randokika Robur i to przez coś konserwuje. Na szczęście to nie od tego. Nie? A mi się... Nie, bo on chwilę później widać było, jak mu noga leci. A to mi się wydawało, że właśnie przez to kopnięcie, próbę kopnięcia może bardziej. No wyglądało to trochę nieporadnie, nie? No takie sport, no mogło się wydarzyć. Jak w ogóle było w hate roomie? No czasami ostro, czasami nudno. No nie wiem, to musieliby widzowie ocenić. No wiesz, to jest taka konwencja, którą ja się wpisuję, mi ona odpowiada. My też to potraktowaliśmy trochę jak rozmowa trzech kolegów, na tym spiku rozmawiamy podobnie. I myślę, że moim widzom to się spodoba, ale czy spodoba się tym osobom, które kupiły premium i weszły przy okazji zobaczyć? Tego nie wiem, zdania pewnie będą podzielone, jak zawsze. Szkoda, że nie było tej walki Denis Diego. No szkoda, ale też tutaj była gwarancja tego, że ta walka pojawi się za darmo na YouTubie, więc chociaż tyle, że wiesz, faktycznie będą chcieli to zorganizować, nie? Bo szczerze to dla mnie osobiście najciekawsza walka na gali była. Czy tak, zamieszanie zaczęło się robić podczas walki Dawida? Znaczy tak, wcześniej już było zamieszanie, nie wiem czy w ogóle wiesz, Ferrari bomba? Nie. Znaczy, teraz coś mi napomknęli, że to ciekawe miało miejsce, tak słyszałem 3x3, no nie jestem wtajemniczony, mówię, ja siedziałem w zamkniętym pomieszczeniu, autentycznie nie wiedziałem, że jakieś dziwne rzeczy tu się dzieją. Przy oktagonie była awantura, a potem właśnie wydarzyło się to wszystko, co było na trybunach. My komentując walki dla was, komentowaliśmy walki, ale tylko widzieliśmy, że wszyscy oprócz nas stoją i patrzą w inną stronę niż oktagon. No to brat coś mi wspomniał i tylko tyle wiem, nie? Dla mnie zaskakująca sytuacja, więc nie wiem, co mam ci powiedzieć, nie? To jest... Dziwne. Szkoda. No szkoda. To był piękny spektakl, wszystko było tak ładnie zrobione. No szkoda, no co dużo mówić. A najlepsze jest to, że akurat z hate roomu miałem wychodzić na galę, żeby to obejrzeć. I wtedy dostałem informację, że moment, kończymy. Więc no, taka ciekawostka. Zaskoczyła cię któraś walka? Walka kobiet. Wiedziałem, że ona będzie niezła, ale nie... Zusie Lilmasti. Znaczy, no myślałem, że nie trzeba tego podkreślać, bo to była najlepsza walka kobiet w historii, walk kobiet we freakach, moim zdaniem. Uważasz, że nie? Która była lepsza? Wiesz co, musiałem pomyśleć, a trochę po tylu godzinach się ciężko myśli nad wszystkimi zestawieniami w historii. Stary, ja się zastanawiam, czy Zusie na trzeźwo jest w stanie przyjmować tyle ciosów i nic sobie z tego nie robić, bo nie wiem, wyglądała jakby leciała na jakichś lekach przeciwbólowych, psychotropa czy chuj wie czym, ta laska jest niezniszczalna. Serio, ona była bita tak mocno, ona stała i jakby się nic nie działo, nie? Jeszcze ta twarz rozbita, co? No strasznie, ale co by nie mówić, tak jak może nie jestem jakimś zwolennikiem akurat dziewczyn we freak fightach, to powiem szczerze, że ta walka mnie mega pozytywnie zaskoczyła. Jo, cię chyca, taki nieprofesjonalny, że telefon dzwoni. Bardzo was przepraszam, nie zdążyliśmy jeszcze tego ogarnąć. Tak. Tak. Przepraszam. Spoko, luz. No, ale wybiłem się z rytmu, co miałem powiedzieć? No, o walce kobiet, że przetrwała. Zajebista walka, fajnie, że Zusia przetrwała, ale też Lidmasti bardzo dobrze przygotowana, bardzo mocne i fajne, trafne ciosy. No, dobrze uderzała po prostu, bardzo, bardzo dobrze się przygotowała. Natomiast jeżeli chodzi o inne pojedynki, no to kurczę, powiem ci, że tata Denisa mnie zaskoczył. Tak zlać Alana w pierwszej rundzie? Wydaje mi się, tak z mojej perspektywy na tym małym monitorku, który miałem, widziałem, że Denis z początku był optymistycznie nastawiony do walki, chciał wejść w wymianę, ale jak dostał ten pierwszy cios nawet na gardę... To... Alan, tak, no. Powiedziałem Denis? Przepraszam. Jak... Nie, bo ja też jestem taki, wiesz, jeszcze w emocjach, nie? Przestraszył się chyba troszeczkę jego siły, zresztą rozmawialiśmy przez chwilę z Alanem i sam przyznał, że bardzo mocno bił właśnie Dawid i no było, to była walka do jednej bramki, no nie oszukujmy się, totalnie go zdominował.
Natomiast jeżeli chodzi o pozostałe starcia, to kurde, jak Alan wleciał w tej pierwszej walce, ale mnie zaskoczył, nokautując Kolara. Znaczy mnie to zaskoczyło, bo oni pruli w powietrze na początku, tak jakby się w ogóle bić nie chcieli. Dostali upomnienie od sędziego, było to słychać, nie wiem, czy ty to słyszałeś? No, sędzia tak, powiedział im, że zacznijcie się bić i wtedy... No, albo się napierdalacie, albo wypierdalacie i nagle Alan wleciał olinem i trafił. Ale to też fajna historia, bo wydaje mi się, że ten Kolar strasznie dużo mówił, za każdym razem cwaniakował, a taka lekcja pokory zawsze jest chętnie oglądana. Teraz już był trochę spokojniejszy, nie? Kosakowski właśnie wyszedł, fajna walka z Lukasem. Wiesz co, akurat tak szczerze tej walki nie widziałem w ogóle, bo mieliśmy debatę większym gronem i zamiast skupić się na oglądaniu, to rozmawialiśmy między sobą. A w ogóle tam słyszycie komentarz, jak macie tą lożę? Znaczy, wszystko jest na tyle cicho, że tam właściwie nie. Może niektóre słowa losowe padają, ale raczej nie. Kumam. Walka Ewy Brodnickiej z Kamiszką była natomiast chyba najsłabszą walką w historii, co? Znaczy, nie wiem, czy najsłabszą w historii, ale była trochę nudna. No jakby... No ale to właśnie dlatego ja jestem zwolennikiem walk w stójce. Ja nadal uważam, że mam rację, że walki w stójce amatorów wygląda się dużo lepiej. I moim zdaniem ta gala znowu to udowodniła. A wy w tym hate roomie nie mieliście w ogóle żadnych sytuacji, bo już powiedziałeś, że nie czuliście tego, ale nic się nie działo, nie słyszeliście, że ktoś biega po korytarzach. Stary, tam było na tyle, było tak wygłuszone, że my absolutnie nic nie słyszeliśmy. Dostaliśmy zbriefowanie tylko tyle, że mamy kończyć live'a i w sumie to wszystko, nie? Nie wiedzieliśmy totalnie. Dopiero nam powiedzieli, że jest taka sytuacja, jak już live'a zakończyliśmy. Nawet jak zawodnicy przychodzili, czy wiesz, bo tam do nas goście przychodzili, nikt o niczym nie mówił, jakby... no byłem zaskoczony, nie? A nie, sorry, coś Kamiszka wspomniała, że ktoś tam się pobił na trybunach tylko, ale to bez jakiegoś głębszego wchodzenia w temat. Tylko ktoś tam się pobił, nie? I tyle. Ktoś tam. No tak słyszałem, nie? No to wszystko. No działo się dużo, natomiast Alberto Dubiel, to była ciekawa walka, kurczę. Znaczy ciekawa, nie ciekawa, no bądźmy szczerzy, to była pełna dominacja jednak tutaj ze strony Alberto, nie? Myślę, że Dubiel pokazał mega dużo charakteru, ja też nie ukrywam, że mu kibicowałem, chciałbym, żeby wygrał, dlatego że w momencie, w którym to się z takim underdogiem, a też uważam, że na Marcinie w bardzo niesprawiedliwy sposób wiesza się psy, jeżeli chodzi o jego umiejętności, jego może nie lubić za twórczość i sam mam obiekcje do jego niektórych działań w internecie, jest to dla mnie niezrozumiałe, natomiast jeżeli chodzi stricte o walki, uważam, że ma charakter, bije się do końca, wcale nie jest złym rywalem, a wszyscy go tak troszeczkę prześmiewczo traktują. Deprecjonują. No tak, no. Kurczę, ja też się dziwiłem, że Alberto nie kończył tej walki na siłę. Znaczy chyba nie wiedział jak, nie? Chyba zabrakło mu trochę takiego bycia w klatce i nie wiedział jak to skończyć. Chyba próbował, ale nie wiedział jak. Takie jestem wrażenie przynajmniej. Natomiast też mnie pozytywnie zaskoczył, bo kurwa, miał tlen na 3 rundy i wyglądał na takiego gościa, któremu tego tlenu już nie zabrakło po walce. Normalnie rozmawiał z Dubielem. Kurde, przygotowany dobrze. Z tego co ja słyszałem jakieś przecieki, to ludzie się gorzej wypowiadali na temat tego, jak mu na salach idzie. Tego, co ja słyszałem prywatnie, nie? A tak szczerze, fajnie. Bomba. To było szokujące. No, tak szczerze, to było w chuj szokujące, bo myślałem, on robił się strasznego bandytę, przestępcę, groźnego gościa, tak trochę hiperbolizując. Nie twierdzę, że nie trafi się bić, bo ta walka trwała bardzo krótko, ale no, gość go definitywnie wyłączył. Moim zdaniem, bo Sergiusz się kłócił, że ta walka powinna dłużej trwać. Moim zdaniem... Nie, tam... Też tak uważam. Znaczy, zdziwiła mnie taktyka, no nie wchodzi się w takiego wielkiego gościa i nie bije się z nim tak otwarcie, no. No i też wydaje mi się, że trochę dziwny był fakt, że nie pokazał techniki w tym starciu na początku. Wszedł tak, wiesz, trochę jak Amadeusz Ferrari wiatrakami, nie? To ma prawo wyjść, wiadomo, ale myślałem, że... Słyszałem takie plotki, że on trenerem jest, ja nie wiem, czy to jest prawda. Myślę, że jest... Był trenerem z USA. Był trenerem, to myślałem, że pokaże coś więcej z technicznej strony. Ale też takie przecieki słyszałem, że ogólnie ZUS ja strasznie mu psychikę niszczyła w szatni. Przed, jak się mijali, to podobno strasznie go... Oni tak cały czas, wiesz? No, ale tak słyszałem, nie? Kończymy, Rafciu. Bardzo dziękuję za wywiad. No i szkoda, że tak się skończyło, bo mogło być pięknie dzisiaj.